Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Fisher Online. I jak widzicie, odblokowaliśmy mapę w Polsce, czyli rzekę San. I tutaj, moi drodzy, będziemy się bawić na wędeczkę muchową. Także ja tutaj już coś kupiłem, czekajcie. O, dokładnie tutaj jest sprzedaż ryb. Wędki spinningowe. Ok, i tą muchówkę to my właśnie mamy kupioną. Czy mi tutaj jakieś. Czekajcie, czy mi tutaj jakieś muchy nowe doszły? O, to mnie interesuje. Tą sobie zakupimy, bo nie mamy. Sekundkę, gra mi się zminimalizowała. Kurde, nie chciałem tego kupić, chciałem to wyłączyć. Dobra. Rubin Fly i Rubin Fly. Jeszcze sobie dokupimy tą jedną. Dobra. I tak, bierzemy naszą muchóweczkę. Bierzemy tego Rubin Flyka całego. I gdzie byśmy sobie tu poszli, co? Pyk, 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 jak ta mapa w ogóle wygląda? Może z tamtej strony byśmy sobie zaczęli. Zaczęlibyśmy sobie łowienie i weźmiemy sobie pstrąg potokowy. Pstrąg potokowy od 690 gram. No to weźmiemy to, no bo lepiej. Dzienne. Płoć trzeba złowić. Dobra, spróbujemy złowić płoć w takim razie. Mam gruntówki ze sobą, to sobie postawimy gruntóweczki na płotkę i tak, nie? Schowaj tego kija, bo zaraz połamiesz. Słoneczko nam będzie tak świeciło tutaj. Kurde, to jakiś rower by się przydało, żeby dojechać tutaj na koniec. Nie ma żadnych kładeczek ani nic, żeby sobie wejść. No nic, dobra, jak tu wygląda sytuacja? Tu już zbliżamy się do końca chyba mapy w ogóle. Dobra, tu jest troszeczkę głębiej. Staniemy sobie tutaj i najpierw rzucimy sobie o białego robaczka może. Cyk, siedzi w wodzie. No tutaj niech będzie sobie ten czerwony robak. Może uda się te płoteczki złowić, a my sobie zaczynamy tutaj. Troszeczkę porzucamy sobie tą muchą. Kilka takich. O, siedzi. Kurde. Jeszcze jakby to była płoteczka, to już w ogóle byłby bajunia. Widzę, że ta ryba spływa tutaj. Tak, tak, dokładnie tutaj spływa. Pierwszy pstrąg. Tęczowy, proszę bardzo. A my musimy co? Potokowe łowić. No nic. Dobra, ale siedzi. To robimy tak samo. Jeszcze raz w to samo miejsce. Trochę podciągnę. Kilka tych smużeń podciągnę. Jakoś tak. Kurczę, nigdy w prawdziwym życiu nie łowiłem na muchę, także nie bardzo wiem, jak to się obsługuje. Tak prawidłowo. No ale ryba bierze. No to chyba jest. Jak na grę, to jest ok. Także jak tuś, ktoś. jak ktoś tutaj z was oglądających. Na muchóweczkach troszkę się zna i wie, jak tego prawidłowo używać, to
śmiało tutaj wszystkie rady chętnie przyjmę, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Kolejna ryba. No i pięknie, pięknie. Widzę ranek tutaj, 8 rano. Bardzo fajnie ryby biorą. Troszeczkę szybciej ją ściągniemy. To będzie pierwszy potokowy. Tak jest. Do zadania idealnie. Gorzej, że płoteczka nie bierze. Trzeba gdzieś tej płotki będzie tu poszukać później. Od razu ryba. Oj, pięknie, pięknie. Ten Rubin Fly, ta muszka bardzo fajna. Ja tu już byłem wcześniej, jak mówiłem. Kupiłem sobie ten sprzęt i troszkę porzucałem to. Złoty pstrąg teraz. Głównie patrzyłem na konika polnego, to nie bardzo brały. Na taką osę, ale nie bardzo brały. A ta zwykła, taka najmniejsza muszka bardzo fajnie się sprawdza. Siedzi kolejna. Maluszki, maluszki. Na razie nie o to nam chodzi za bardzo. A zobaczymy, co będzie się działo, jak będę tak sobie o po prostu cały czas to ściągał. Też będą atakować, czy tak niekoniecznie będą brania? Może pod ten kamień. Kamień, ładny mi kamień. Jest. A, czyli jednak dobrze ją tam wyczułem. Pod sam pyszczek jej podrzuciliśmy, tą przynętę. Znowu ten złoty pstrąg. Proszę bardzo. Ale tu ładnie exp leci. Po 300 za rybkę, po 400. Nie wiadomo kiedy. Kolejna ryba, proszę bardzo. Dodawać te płotki, niech wpadają. Malutki. No ale jest, ale jest. Bierzemy wszystko. Będziemy mielić. Sobie troszeczkę i podciągam kilka ruchów i ściągam. No i zobaczymy. Na razie tak się udaje. Dobra, to jeszcze sobie rzucimy pod te skałki. Cyk. Nie, zarzuciłem to przypadkiem. Dobra. Wędka do kieszeni. Ściągamy to, bo widzę, że tutaj... No nie. No nie bierze. Może zamiast robaka byśmy zrzucili sobie tutaj jakieś... Na tego chruścika to wczoraj chyba, nie? Wczoraj, znaczy wczoraj. Nie mogę, zapominam cały czas, że to wideo pojawi się później, niż ja nagrywam, także nie wczoraj, ale jak tu na jednym streamku, to
To nie to było właśnie, to na kornika te płotki brały, nie na chruścika. A tu, aha, ja tutaj chciałem założyć słodkie, słodkie ciasto. Mam ciasto, dobra, zobaczymy. Idziemy sobie kawałek dalej. Tu oczywiście wiecie, jak to łowienie na muchę, można sobie wejść do tej wody. Tu wszędzie po tych terenach można chodzić. Tylko do głębokiej wody nie możemy wejść. Także tutaj o. Tutaj wszędzie jak najbardziej możemy sobie podejść. I możemy te rybki sobie tutaj łowić bezproblemowo. Mam. Nie mogę tu odłożyć wędki. Ok, czyli na gruntóweczki tylko z brzegu. Tak jak myślałem, no niestety tutaj nie położymy. Ale dobra. No czekaj, dawaj muchę. Bierzemy sobie muchę i tutaj. O kurde, popachy wpadłem do tej wody. Tutaj sobie troszeczkę. Parę rzutów na tą głęboką wodę zrobimy. No i coś pykło, coś siedzi. No, to jakiś walczak się trafił, walczak. Coś jest, co to jest? Trodź rzeczna, ok. 370. 370 expa, zaraz nabijemy level. Tu coś skacze, to tak bliziutko machniemy. Siedzi, no i pięknie. A tu znowu troć rzeczna, czyli widzę tu jakaś taka miejscóweczka na trocie bardziej. Trzeba wziąć, kurczę, kawałek kartki i sobie to pozapisywać. A, jeszcze z jeden rzucik i idziemy dalej. Spróbujemy sobie tak troszeczkę obejść to łowisko. Siedzi kolejna. O, dobrze, tutaj jak wpłynie na skałę, to nie wyrzuca jej w kosmos, jak w innych grach wędkarskich. Niektórzy wiedzą dokładnie, o którą grę mi chodzi. No i ładnie, przyjemnie na tej mapce tutaj jest. Pies mi tu usnął na dywanie. Przekręca się. No, jeszcze słychać jak wzdycha. Nie wiem, czy będzie widać, jak tam leży. Tu już biurko jest. Nie będzie widać. Czekajcie, bo to jest w tą stronę. Dobra. Nieważne. Musicie uwierzyć mi na słowo. Leży. kamerka nie w tą stronę. W tą stronę kamerka. Dobra, idziemy dalej. Idziemy sobie dalej. Kalosze to już pełne, ma wody. Tutaj sobie... Tak sobie machniemy tym razem.
Strąg potokowy, to dwie sztuki jeszcze. Wiecie co, nie będziemy chyba sobie szli tak tutaj po całym tym łowisku. Siedzi, siedzi, co to jest? To znowu ten złoty. No dobrze. Jak nie ma na złotego zadania, to siada złoty, także polecimy sobie tutaj. No co tak takie małe kroczki robi? Tamto leciał jak szalony po tej wodzie, wręcz biegł, a tutaj tak powolutku. Normalnie to już, jak ja bym szedł, to już ze dwa razy bym leżał w tej wodzie. Zaraz bym na jakiś śliski kamień nadepnął i gleba. O, dobra. Dobra, tu sobie staniemy. I tak jedną rzucę. Jedną rzucę tutaj na tą płoteczkę. Drugą rzucimy na płytką wodę, na tą płoteczkę. I cyk, a my tutaj bierzemy się za naszą muchę. I właśnie tu tylko raz przyszedłem, jak byłem tu za pierwszym razem i tu właśnie te potokowe, jeżeli dobrze pamiętam, to mi wpadały. Tylko fakt faktem byłem w godzinach popołudniowych tutaj. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Jak nie będzie nic brało, to sobie pójdziemy. Pójdziemy sobie dalej, no bo co? Tam w górze mieliśmy ładne branka. Siedzi, dobra, coś siadło. Oj, to będzie chyba. Nie, to nie będzie nasz potokowy. To ten oregoński, jeżeli się nie mylę. Tęczowy, a tęczowy. Oregoński to nie tutaj. Nie w tej grze. Za dużo tytułów ogrywam. No, uderzy, nie uderzy. Dobra, to tu pod tą skałkę w takim razie. Z gruntóweczki to milczą tutaj. Nie ma tej naszej płoteczki w ogóle. No, coś nasza przynęta się popsuła tutaj. No! Siadło, siadło. Czyli jednak działa. Jednak działa. Co tu mamy? To jest chyba ten nasz. Tak jest, potokowy. On o dziwo nie jest dużo warty, ale do zadania nam potrzebny. Tutaj miałem, że ikrę mogę. Nie mogę. Aha, bo my nie mamy go chyba w siatce, ok?
Tak, nie mamy go w siatce. No dobra, nieważne. Tam po prostu się wyświetlił ten napis pod nim. Już siadło? Pięknie. Lipień. Jak lipień, to lipień. A, level dostałem. No i pięknie, pięknie. No tu już chyba nic nie uderzy tak blisko nas. No, na tym łowisku powiem wam, level szybko idzie. Ja go odblokowałem na 15, już mam 17. Także te rybki są tutaj. Kolejne branie, dobrze. Nie są za duże te ryby, a bardzo ładnie ekspadają. Ale to chyba jest nasz pstrąg do zadania. Nie. To nie będzie. Jak widzicie, o kilo 600, 800, 800 punktów expa. Także mega fajnie, jak tu przeskoczycie z karasi, które dają po 80, na takie rybki, które dają, kurczę, po 800. Tylko jak widzicie, no na gruntóweczki praktycznie cisza totalna. Znaczy, nawet nie praktycznie, bo nie było nawet jednego brania. Także no wiadomo, one dają więcej expa, ale łowicie na jedną wędkę, nie? Także to też jakby na czas spędzony w grze to też się rozkłada inaczej. Bo jakby tak dało się te pstrągi wyciągać na 3 kije, to level to by płynął tutaj jak ta rzeka, nie? Siedzi, siedzi, ale to jakiś glucior. O, może nie, powalczył. W naszą stronę po prostu płynął na początku. No i to jest to, znowu ten złoty. Od razu ryba. Pięknie. Ale maluszek, maluszek, ojoj. Kolejna. No proszę. Jaka ta miejscóweczka jest? Klenik tym razem. Tak jest. No i też 300 punktów. I tak dopiero co dostaliśmy level. I proszę bardzo, już 1700 punktów levela weszło. No, dawaj. Dziabaj. A to mały lipień, kurde. Myślałem, że to ten nasz potokowy, który jest potrzebny do zadania. Kolorystycznie mi pasował. No, ale niestety. Niestety.
Zobaczymy, co tutaj siedzi na płytszej wodzie, tak? Bo tu jest taka, tak, tu jest płcizna. Coś tutaj się chlapie cały czas. No, mamy go, mamy go. Chlapał się, chlapał i dostał. O, tylko że... Żeby się nie spiął, bo płynie, kurczę, w naszą stronę. Glucik. Jeszcze raz tutaj machniemy, zobaczymy. Siedzi kolejny. Zoraweczka, ale monitor mi się wyłączył. No i co my tu mamy za rybkę? Co my tu mamy? Pstrąg potokowy, ale 100 gram za mały. 100 gram za mało miał. Coś nie trafiają. Tutaj nawet uderzenia nie ma. Idziemy sobie dalej, niech te wątki sobie tam leżą. O, chyba mu się klapki zasysają, bo tak zwalnia na tej płciźnie. Obrzucamy sobie tą stronę. Siedzi. Dobrze. No dawaj, co my tam dorwaliśmy? No, dobrze, i zadanko mamy zrobione. Co tu jeszcze jest? Odśpiesz mi pan. Pstrąg tęczowy. Jazie tu jeszcze są, o proszę. No dobra, zaraz zobaczymy. Doświadczenie. Tutaj brzana jest. 2600 expa, no całkiem spoko. Całkiem spoko. No dobra. A wiecie co, jeszcze ze dwa rzuty sobie zrobimy przynętą tonącą. Tylko o może... Może czymś takim byśmy sobie porzucali? Z tej strony brały, to w tą stronę machniemy. I czekaj, poczekamy troszeczkę, aż ona zatonie delikatnie. Zobaczymy, jak to tutaj działa, nie?
Kurde. Gdzie żeś tym machnął? Kto ci kazał to rzucić? Dobra, zobaczmy te nasze płoteczki. Czy coś tam wzięło, czy nic w dalszym ciągu? To nie może tu przejść. Człapie i nie może. Jak tu wygląda sytuacja? Tu się nic nie dzieje, kompletnie. Czy zadanie się zrestartowało? Nie zrestartowało się, dobra, nie mogę wziąć, okej. No i spróbujmy tak samo, na te smużenie, tak po kilka razy. Tutaj się coś rzuca. Na konika polnego jeszcze. Może jakiś jaś uderzy? Tak, na zakończenie sobie jeszcze tutaj parę rzutów. Ten będzie krótszy odcinek, bo muszę lecieć. Mam jeszcze parę spraw dzisiaj do załatwienia. Siedzi, coś walnęło, zobaczymy. No, nie jest to jaś. Ale tęczowy za kolejne 800 punktów. Jeszcze sobie w tamtą stronę rzucimy. Tam też coś pływało. No i dobra, na tym zakończymy. Ja sobie jeszcze zobaczę, czy coś nowego pojawiło się w sklepie, bo tutaj z każdym levelem coś dochodzi. Wędki muchowe, tutaj nam się nic nie zmieniło, a w muchach też nie. Na razie mam wszystkie kupione, także będę się tutaj dalej tym bawił. Tu są jakieś drogie te kołowrotki. Ciekawy byłem, jakby na przykład wędkę spławikową tutaj, wiecie, założył i spróbował te pstrągi połowić na spławik, na przepływankę, ale to chyba nie dzisiaj. To chyba nie dzisiaj. Dobra, czy moje wędki się zwinęły? Nie zwinęły się. Zostały tam. No jeszcze na pszenicę bym spróbował tą płotkę. Start server. Ok, czyli oni tu zmieniają. Zaraz będzie serwer. Za 60 sekund. Szybko. Szybko. Sprzedamy ryby tylko. 125 monet. Także jak widzicie tutaj 30 monet za tęczowego. Także całkiem spoko kasa tutaj też jest na tych rybkach. Nie dość, że dobry exp, to jeszcze niezła kasa, zbliżamy się do 3000, dobra. 40 sekund, także ja tutaj gierkę wyłączam, idealnie nam się tutaj ten odcineczek zgrał z tym, co gra pozwoliła nam posiedzieć, także dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną, mam nadzieję, że kolejny odcinek się podobał, to pierwsza gra, w której widziałem, że na muchę można łowić, w którą grałem oczywiście. Także mi się podoba, trochę więcej czasu już na pewno na tej muszce spędzę, bo kasa jest dobra i ładnie ekspleci. A dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczyska, dziękuję. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jak można lepiej tą muchę wykorzystać, bo wiem, że sporo osób grało w tą gierkę, ja dopiero zaczynam. Także tak to wygląda.
Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym albo odcinku, albo na streamku. Raz jeszcze dzięki i do zobaczenia.